Halo, halo, hej, cześć, dobry wieczór. Ja jestem Edwin, witam was w kolejnym odcinku z gry Doom z roku 2016. Może po prostu przyjmijmy, że witam was w Doomie, bo nie chcę mi się za każdym razem dodawać, że to jest z roku 2016, bo w sumie i po co? Tak czy siak, co na dzisiaj czeka? Prawdopodobnie, z tego co pamiętam, a nie grałem w Dooma już za dwa dni, więc mogło mi się coś pomylić. Niejaka Olivia Pierce postanowiła włamać się do systemów i połączyć świat piekielny z naszym, slash ich światem, w sensie tych postaci z gry, whatever. A naszym zadaniem jest to wyłączyć ręcznie, czyli klasycznie znowu będziemy się przepierniczać przez tysiące, bądź nawet miliony demonów, diabłów, etc., etc., sprzedając im jakieś mele na twarz, sprzedając im shotguna w pysk, spiły łańcuchowe, jak będzie jakaś pod ręką. Znaczy benzyna, w sensie... I w sumie tyle. Więc co mamy... Co nam gra powie o dzisiejszej misji? Olivia Pierce w odcinie kultu UAC, do dziś nie wiem w sumie co to jest za skrót, musiałbym chyba sobie sprawdzić, byłoby to najsensowniej. Próbuję otworzyć bramę do ich wymiaru. Chcę doprowadzić do końca świata, kolejna dusza, którą zawładnęło piekło. Olivia zwiększyła moc wieży Argentu, wykorzystując ją do wiercenia dziury w demonicznym wymiarze. Wyfusić przez nią armię zła. Nim przebije się ona do jej świata, musisz dezaktywować wieżę, wyłączając filtry energii znajdujące się w różnych miejscach kompleksu naziemnego. Spoko, dla mnie to nie problem. Daj mnie broń, daj mnie amunicję, a ja to wszyściutko załatwię. Olivia używa wieży, by wywiercić w naszym wymiarze dziurę wiodącą do ich świata. Możesz powstrzymać ją przed otwarciem bramy, wyłączając filtry indukcyjne wieży. Jak powiedziałem, spokojnie stary, ja to ogarnę. Co ja mam na początku? Z wyjątkiem jakichś kombinezonów. Jakaś amunicja? Nie, dobra, co my mamy w ogóle pod ręką? Nasz pistolet, nasz karabin. Aha, to jest karabin plazmowy, czyli jak dla mnie jest trochę useless, ale ja może po prostu go nie umiem używać. Ciężki karabin, który jest dosyć pozbawiony amunicji, więc zostaje nam tylko... póki co, shotgun. No niestety jest amunicja do tego plazmowego, ale ten plazmowy to mi się tak trochę nie podoba. Poza bazą dochodzi również do niekontrolowanej aktywności... No ale cóż, mówi się trudno. By podczas działań... Poprawię sobie jeszcze tylko troszeczkę mikrofon. Że mi za bardzo nie przeszkadzał, chociaż i tak to robi. Dobra, trochę amunicji do karabinu. Czy ja proszę o zbyt wiele? Spodziewałem się, że nagle się na mnie rzucą. Co w sumie nadal może się wydarzyć. Hello there! Dobra, tu nic potrzebnego nie ma. Czy mogę ewentualnie wejść tam wyżej? Nie, nie mogę. Dobra, to nie pozostaje mi nic innego jak po prostu iść tędy. Tylko czy ja przypadkiem nie zginę jak tędy pójdę, bo mogę spaść w przepaść i zdechnąć as fuck. Ale raczej nie powinienem. Raczej oczywiście, bo to robi wielką różnicę. No bo nie oszukujmy się, w końcu to ja gram. Kiedy ja gram, takie najprostsze w świecie śmierci, jak po prostu spierniczenie się na głupi pysk prosto w bezdenną przepaść, jest na początku dziennym. A to co to jest? Jakieś wyzwanie. Użyć strzelby bojowej, by wyeliminować świetlasty diablików, nim skończy się czas. Okej, zobaczmy co to jest. Jestem w sumie ciekawy, bo jeszcze raz na to się takiego natknąłem. Teraz mnie zastanawia, czy ja ominąłem na poprzednich poziomach te wyzwania, czy po prostu ich nie było i dopiero teraz się pojawiły. No dobra. Jak ja sobie w tym wypadku poradzę? Aha, no nie poradzę sobie, bo nie umiem strzelać, zapomniałem o tym! Ale kto wie, może nie będzie aż tak źle.
Na razie idzie całkiem powiedzmy znośnie. 9 już leży. Ja jeszcze cały czas mam jakiś tam timing w zapasie. A oni już powoli się tutaj wyczerpują. I finałowe mele, dziękuję. Próżnia, zwiększa się przyciągania przez siebie uproszonych przedmiotów. No spoko. Czy jest mi to jakoś super mocno potrzebne? Trudno mi stwierdzić. Bo ja tak przebiegam przez wszystko jak leci. Ale przynajmniej coś się już podziało. Bo na razie nic do mnie nie pełznie, żebym mógł sobie do tego czegoś postrzelać. W zakładce run może podglądać ostatnie runy i się w nie wyposażać. Może sprawdzić też postępy ku ulepszeniu każdej z tych, które zostały zdobyte. A także wymagania do odblokowania dodatkowych gniazd na runy. Okej, no dobra, no skoro, no skoro już mam jakąś runę, no to w sumie no okej, niech będzie. Dobra, halo, dobra, ja wlazłem tutaj. Tu mamy jakąś zapasik amunicji dodatkowej. Mój karabinek szturmowy troszeczkę się niby podbił, no ale... To nadal nie jest to, czego oczekuję. Do szczelby też jakoś super wiele amunicji nie mam. Ale myślę, że i z tym sobie jakoś poradzę, przynajmniej mam taką nadzieję. Najważniejsze to po prostu się rozglądać, a nóż widelec może coś się uda w tej sprawie załatwić. Dobra, tu jest jakiś audiolog albo jakiś po prostu inny notatnik, który mnie za bardzo nie interesuje. Bo ostatnio wiele mi nie powiedział. Znowu tutaj ta jakaś dziwna runa na podłodze, której do końca nie rozumiem jej znaczenia, no ale cóż. Nowa broń, co tym razem? Wyrzutnia rakiet! I think I like it very much! Dobra, zostawię sobie tą wyrzutnię rakiet na jakiś inny termin, na przykład jak przywitam te wielkie bysiory. Albo w sumie jak mamy kolegę starszą, no to w sumie czemu miałbym z tego nie skorzystać? Dzień dobry, nie z tego, halo, nie z tego... Hold up, chłopaki, bo troszeczkę się tutaj żeście za bardzo zleźli. No, nawet o tym nie myśl, stary. Nawet o tym nie myśl, żebyś miał mi tutaj przestać się za chwilę... chwiać. To chyba byłoby najlepsze określenie, bo zwykle wytrącamy ich z równowagi przed zrobieniem i mele, więc... określenie, że mógłby za chwilę przestać się chwiać, byłoby jak najbardziej na miejscu. Dobra, byleby nie zlecieć w przepaść podczas wykonywania tego mela albo jakichś innych czynności. Troszeczkę... Dzień dobry, stary. No skoro sam chciałeś zginąć, no to nie widzę żadnych przeszkód, żeby cię zabić. Okej, dobra, przyszedł nasz kolega Bysior. Uuu, cześć. Jak sobie radzi z nim wyrzutnia rakiet? No o ile bym trafiał, to by sobie radziła, myślę, całkiem nieźle. No, potrzeba trzech rakiet, bo jedną chybiłem. Trzech rakiet, żeby tego typa wyeliminować. Czy to jakiś dobry wynik? No, liczyłem, że zdechnie od góra dwóch. No, ale jak widać, nie można mieć wszystkiego. Lepsze to nie zmarnowanie na przykład piły łańcuchowej. Kolego, a może byś mi tak dał to ulepszenie, cokolwiek tam masz? Okej, nie, to nie, poradzę sobie sam. Co mamy tutaj? Amunicję jakąś. Dobra, chętnie wezmę. Czy mogę tam wrócić? Mogę tam wrócić, ale mogę też iść tędy i to chyba będzie bezpieczniejsza trasa. Tędy nie przelezę. Mogę wejść tutaj, czy tutaj coś znajdę interesującego? Aktualnie dla mnie każdy zakamarek może być interesujący, ponieważ w każdym z zakamarków może być jakaś amunicja. Albo pancerzyk też sobie wezmę. No i amunicję.
Dobra, jest kolega od laseru. Właściwie lasera? Jak się poprawnie mówi? Lasera chyba. No ale jest też i kolega Bysior. Skąd ma nagle aż tyle rakiet do wystrzelenia? Halo, przepraszam bardzo. Tak, 3 wystarczą, żeby go wytrącić z równowagi, dobra? W takim razie na posiadaną przeze mnie ilość rakiet nie narzekam, zwłaszcza, że przyszedł drugi. Dobra, troszeczkę wydaje mi się, że coś spartoliłem po drodze, bo trzecia rakieta nie wytrąciła go z równowagi. Jak ja nie umiem strzelać tego pistoletu, ja pierniczę. No to już było chyba... halo, nie chciałem karabinu. Te bronie wyglądają praktycznie kurna identycznie! Ja powoli przestaję ogarniać, którą broń aktualnie mam wyposażoną. To jest najgorsze! Że każda z tych broni wygląda prawie identycznie! No dobra, może nie wyglądają identycznie, ale wyglądają prawie identycznie, a podczas biegania, kurna, i kombinowania czego użyć, to człowiek aż tak bardzo się nie przygląda. Kiedy się człowiek nie przygląda, to dostaje pierdolca. Dobra, ja bym się w sumie chciał tam tego pozbyć też. Hello there! Taktyczna eliminacja portalu, bądź czegoś w tym stylu. Dobra, nie rozumiem w sumie, czemu to mele też działa na takiej zasadzie takiego przysunięcia się. Dobra, panie kolego. Czy on zginął? On zginął, dobra. Czy jest tutaj gdzieś drugi? Chyba nie. Dobra, jednak jest drugi, dzień dobry. Dobra, wyrzutnia rakiet praktycznie już została wykorzystana do maksimum. W takim razie wezmę sobie po prostu trochę tarczy. I może pobawimy się troszeczkę w snajpera, co wy na to? W sumie wydaje mi się, że to nie będzie najlepszy pomysł w tej grze. Wydaje mi się, że Doom nie jest grą przystosowaną do tego, żeby bawić się w taktycznego snajpera. Tu bardziej trzeba jak głupi biegać na wszystkie możliwe kierunki. I wydaje mi się, że to będzie po prostu najlepszą możliwą strategią. Do widzenia! Okej, coś jeszcze słyszałem? Coś tutaj przeskoczyło? Nie. Wezmę to. Nie do końca jestem pewien, co to właściwie jest. Możliwe, że to są jakieś granaty? Coś mi tu gada cały czas. Dobra, co ja tutaj mam? A nic, ja tu wróciłem po prostu do punktu wyjścia. Okej, dobra, tak też można, spoko, nie ma problemu. I sobie wydaje mi się, że ja tutaj i tak miałem przyjść. Tak, ja też miałem przyjść, dobra, co my tutaj mamy? Okej, nie chciałem marnować amunicji do strzelby na tego pachoła. A wydaje mi się, że jakbym mu zrobił mele, to mogłoby się to dla mnie najlepiej w sumie skończyć. Mogę to jakoś otworzyć? Mogę to jakoś zebrać? Chyba nie. Coś się tu wiksuje ostro. Byle ja bym się nie zwiksował za chwilę. I gdzieś utknął w jakiejś teksturze albo coś w tym stylu. Bo byłbym wtedy bardzo wielce niezadowolony. A tędy będę mógł przejść później chyba. Dobra, wyrzutnia rakiet, karabin, poproszę szczelbę. Ktoś mnie tutaj będzie chciał atakować? Nie, mogę się uleczyć, ale chyba nie potrzebuję. Wezmę amunicję. W sumie nawet nie jestem do końca pewien, do czego wziąłem. Tymczasowo. Musisz usunąć oddzielnie każdą z soczewek. Ostrożnie otwieraj zawiasy. To zanieczyszczenie energetyczne. Ostro... ...niszczyć mechanizmu produkcji energii Argentu. Ostrożnie musisz otwierać zawiasy. Jebać! Bum! Z buta, kurna, otwiera. No, spoko, no...
ruskie techniki napraw też są zawsze jak najbardziej w cenie, co nie? Ej, ja zawsze powtarzam, nieważne jak, liczy się efekt. A skoro osiągnęliśmy to, co mieliśmy zamiar osiągnąć, czyli pozbyliśmy się tego, po co tu przyszliśmy, no to w sumie no, nie widzę najmniejszego problemu, żeby stwierdzić, że misja wykonana sukcesem. Właściwie misja zakończona sukcesem. Okej, czyli lecimy dalej. Z całkowitą rozwałką. No i oczywiście klasycznie w moim wypadku nie trafianie w przeciwników. Tu już mi się na pysku chciał jakiś rypaniec z... Otoczyli mnie jebańce! Halo! Ja się na coś takiego nie zgadzam, chłopaki. Chyba musimy porozmawiać o przestrzeni osobistej. Zaczynam odnosić takie dziwne wrażenie, że nie rozumiecie pojęcia tego słowa. Czy chce się leczyć? Wstrzymam się na razie. Lepszanko, bardzo chętnie. Więcej życia zawsze w cenie. Chociaż więcej amunicji też by nie było złe. Ale nie, definitywnie najpierw pójdę w życie. Zwłaszcza, że powoli, bo powoli, ale to... wymaksowaliśmy już prawie życie, zostało nam ostatnie ulepszenie życia. No i zawsze też przy okazji, to życie się nam zregenerowało przy okazji. Ja sobie mogę wejść chyba jakoś tam na górę, czy nie? Chyba nie. Także muszę wyjść sobie tędy. Powiedziałem, że muszę wyjść sobie tędy. Goddammit, proszę współpracuj. Dziękuję. Dobra, mogę tędy przejść? Nope. Mogę ewentualnie wejść jeszcze wyżej, tylko czy wchodzenie jeszcze wyżej ma sens? Nara. Okej, tego się nie spodziewałem, przyznam szczerze. W takim razie, skoro mnie gra prowadzi... to ja pójdę tędy. Coś tu jest interesującego, coś ciekawego, coś fajnego... Dobra, amunicję mam max. Musisz przestać. Bez filtrów energia piekieł jest bezużyteczna. Ale jak... Uwaga! Wykryto zanieczyszczenie energetyczne. Jest cenniejsze niż możesz sobie wyobrazić. To doskonałe i nieskończone źródło energii. A jak mi się to spodobało, tak postawił tą nogę i takie... patrzy... czy powinienem... Jebać! Kurna, to było piękne. Czemu wcześniej nie poznałem tej gry? Ona jest idealna. Tego potrzebowałem do szczęścia, właśnie tego typu gier. Która nie wymaga ode mnie zbytniego myślenia, kurna. Która ułatwiałaby mi wchodzenie na górę. I która po prostu oczekuje ode mnie jednego, biegania i strzelania, bez najmniejszego zastanawiania się. Nad tym, czy to, co robię, ma jakikolwiek sens. To nie jest ważne w tej chwili. Ważne jest po prostu taktyczny wpierdziel. I masakrowanie przeciwników jak porypany. Tylko to się liczy w tej grze. I to w tej grze jest piękne. Gdzie ty uciekasz, stary? Chodź tu. O, dzień dobry. Ohayo gozaimasu! Coś zepsułem. Nie do końca tego chciałem użyć, ale okej. Jestem ciekawy, czy karabin plazmowy byłby w stanie wyeliminować ich tarczy, tak po prostu. No, trochę tym karabinem plazmowym... jak go wgniotło w to coś. Karabin plazmowy trzeba trochę... trochę trzeba z niego postrzec, żeby cokolwiek zrobić. Trochę nie jest mi to na rękę, szczerze powiedziawszy. Hold up, coś tu mogę zrobić. Coś zebrałem. Jakiś indeks, w sumie nie wiem po co. O, cześć! I do widzenia. Strzelba jednak bądź co bądź, to jest chyba najlepsze rozwiązanie na wszystko. Strzelba po prostu strzela ze 3-4 razy i gości praktycznie nie ma.
No oczywiście wyjątek stanowią bysiory, ale to w końcu bysiory, tak? W nich trzeba trochę postrzelać, tak. Nara! 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 I nara! Pistolecik jest taką dupianą strasznie bronią i mało co zadaje, ale jeśli chodzi o takich pachołów, którzy praktycznie i tak zginą na jeden taktyczny strzał z mele, więc... Myślę, że to jest idealna broń na nich. Jakoś super wiele amunicji nie marnuje, ba w ogóle jej nie marnuje, bo w końcu pistolecik jest nieograniczony jakimś cudem. Jakim, nie wiem, ale to nie ma znaczenia, którego powinienem iść tamtędy. Więc pójdę tędy. Wait a fucking second. Dupnąłem kółko. Well, I didn't see that coming. Doskoczę? Raczej doskoczę. Hello there. Goodbye there. Kurna, przyszedł i chyba absolutnie się nie spodziewał, że zginie tak szybko. Dobra, zatknąłem sobie wszystko. Czy zabrałem rakiety? Zabrałem, dobra. No mogę się spodziewać, że to nie będzie jakoś super łatwe. Weźmy pancerz, ile się da. Czy tu coś działa? Nie. Spoko, ja się tą obecnością za chwilę zajmę. Proszę nie panikować, kobiecy głosie. Nie rzucaj we mnie tymi swoimi płonącymi glutami, bo mnie to denerwuje, panie. O kurda, dobra, nieważne, nic nie mówiłem, przepraszam. Ło! Absolutnie nie umiem trafiać. No nie majdaj się tak, bo cię trafić nie mogę, kolego. Nie każ mi marnować na siebie amunicji. Czemu on ma nagle fioletową tarczę? Dobra, wiem, zmarnowałem niepotrzebnie całkowicie... Rakietnica. Okej, cztery odcinki zajęły mi, żeby zaliczyć pierwszy zgon. Taki oficjalny pierwszy zgon, bo to wpadnięcie w przepaść się nie liczy, okej? Okej. Co nie zmienia faktu, że zdaję sobie sprawę, że sfaka powołem tak całkowicie. No i dobra, pozbywamy się serducha, jednocześnie wracamy na antenę. Halo, halo, dzień dobry. Dobra, podejdźmy do tego trochę bardziej taktycznie. Na spokojnie, pozbądźmy się naszego dużego kolegi, który najbardziej by nam chciał uprzykrzać życie. Nie do końca tej broni chciałem używać, no ale cóż. Dobra. Czy jak mu dubnę pod nogi, to coś więcej mi to da? No tak nie bardzo bym powiedział, tak nie bardzo. Dobra, pozbądźmy się na razie wszystkich dookoła. Ten gościu starczą może sobie poczekać chwilę. Myślę, że jako tako mi jakoś super dużo obrażeń nie zada, jak będę cały czas w ruchu, bo wtedy niepotrzebnie do niego aż tak blisko podlazłem. To był mój taktyczny błąd, w sumie jeden z wielu taktycznych błędów, które popełniłem w czasie jednej potyczki, ale cóż. Się mówi, się trudno, się i się żyje się dalej. Dobra. Kolegi z laserem nie ma... Największym trafieniem pozostały już tylko ci tutaj, no nie, jeszcze przyszedł ten. Ale spoko, myślę, że i on za chwilę szybko padnie, dobra. Jestem ciekawy, czy mogę mu osłabić tą tarczę w jakiś sposób. No niby mogę, cały czas mu napierniczać w tą tarczę, ale... No to niby jest jakaś taktyka, ale taka, żebym powiedział, że taka trochę mechty ta taktyka bym rzekł. Za dużo amunicji trzeba na to wypierniczyć, żeby pozbyć się tej tarczy w ogóle. Ale hej, przynajmniej sprawdziłem, czy mogę jakkolwiek się tej jego tarczy pozbyć. Także... Widzę to jako całkowite zwycięstwo. Dobra, którędy właściwie mam iść? W tamtą stronę niby. Co ja mam tutaj? To pewnie będzie jakieś...
Hold, ale cały czas biega w kółko. Znaczy no, może nie bezpośrednio, nie tak dokładnie w kółko, ponieważ mimo wszystko w jakichś innych lokacjach jestem. Nie do końca jestem pewien, co ja właściwie zebrałem. Ale jakoś super wielce na tym nie ubolewałem, przy okazji mam też paliwo do piły. No, czy ten pośpiech mnie jakoś super mocno przyspieszył, polemizowałbym z tym faktem. Dobra, hello there! Innej drogi na razie nie ma, więc pozostaje mi po prostu iść tędy. No kurna jego mać! Chłopaki, naprawdę? Wy zdajcie sobie sprawę, że wy nic mi praktycznie nie robicie, a tylko sobie uprzykrzycie życie w ten sposób? Znaczy no, nie oszukuj! Właściwie ile mi taki facho zadaje? No dobra, coś mi tam niby zadaje te obrażenia, no ale nie oszukujmy się, no mało co mi robi. Prawie tyle ile on mi zabierze, tyle sobie odzyskam taktycznym mele na nim, więc... Dobra, ile mamy teraz punktów? Tego pancerza, czy cokolwiek to jest. Mamy 2. Co mogę wykorzystać? Zmniejsza odrażenie od własnej broni, trochę mech. To w ogóle mi chyba nie jest potrzebne w najmniejszym możliwym stopniu. Na przeładowanie nie narzekam. W sumie w ogóle nie potrzebuję przeładowywać, więc... zdrowie wypełnia się do maksymalnej wartości. To może być ciekawe. Szybciej zmieniasz broń. Czy to jest aż tak konieczne? No ta broń się jakoś nie zmienia jakoś super długo. Więc myślę, że pójdę sobie w to. Dobra. Czy ja idę w jakikolwiek sensownym kierunku? Hold up! Ja mimo wszystko cały czas kręcę się w kółko. I jeszcze bardziej oddaliłem się od celu mojej misji. Jak ja to do jasnej cholery zrobiłem? Niech mi ktoś to wytłumaczy. Jak ja to do cholery zrobiłem? Aha, tak to do cholery zrobiłem, no to... To wiele wyjaśnia, okej, dobra, rozumiem. Zwracam honor, jestem dzbanem. Tutaj mogę zajrzeć, trochę amunicji, w sumie nie jestem do końca pewien do czego tą amunicję zbieram, ale... Zbieram, więc zbieram. Jak będzie to tym razem wyglądało? A nie, dobra, po prostu już nawet bez namysłu to rozwalę. Uwaga! Spoko! Oczyszczenie energetyczne na poziomie... Who the fuck are ya? Who the fuck are ya? Co to było do cholery? Jak duże kuku jest mi to coś w stanie zrobić? Dobra, przepraszam bardzo, ale czym ty do cholery jesteś? Jak mogę cię zabić? Okej, tak cię mogę zabić. Czym ty jesteś do cholery? Okej, to trzymanie się góry to sensowny pomysł? Nie wiem, więc sobie zejdę do nich. A ja już miałem amunicję do strzelby. Well, I didn't see that coming. Nara. Żegnam. Żegnam, powiedziałem! Get the fuck out! Coś jeszcze? Halo? Cały czas jest bojowa muzyka? Aha, a tu jesteś! Nara. Ej, to rozumiem, że to jest wszyscy. Teraz którędy tak właściwie po prostu mam iść? Ulepszaliśmy technologię przez dekady, sprzedawaliśmy ludzkości. Zrównoważyliśmy piekielną energię nauką, czyniąc ją przydatną i bezpieczną. Zażegnaliśmy kryzys energetyczny, gdy świat rozkładał ręce. To działa. Nie możesz tego zrobić.
Nie mogę czego zrobić? Rozwalać wszystkiego, co mi się żywnie podoba? Stary, ja jestem Doomguyem, okej? Okay? Chcesz mojej pomocy? Licz się z tym, że rozwalę wszystko na swojej drodze. Bo pamiętaj, nieważne jak, liczy się efekt. A im bardziej spektakularny, tym lepiej. A nie ma nic lepszego od taktycznego rozpierniczenia wszystkiego. Tego wcześniej chyba nie było. Czy może było, ja tego nie zauważyłem. Nie, definitywnie tego tam nie było. Jestem prawie że pewny na 100%. No, może 90%. No okej, okay, dobra. 10% max. Dobra, chyba mi to właśnie chyba fakt, że to jest teraz otwarte, a wcześniej nie było. Potwierdza mi fakt, że tego tam nie było. Czyli moja pewność na prawie 100% okazała się bez znaczenia i bezużyteczna. Dobra, coś jeszcze tu znajdę. Ile sobie... Czy odzyskałem amunicję do shotguna? Odzyskałem, dobra. Bo to jest strzelba, tak? A to nie wyrzutnia rakiet. Wolałem się upewnić. Dobra, rozumiem, że jak tego nie zniszczę, to oni będą przychodzić tutaj w nieskończoność. Tak więc lepiej zawczasu się tego wszystkiego pozbyć. Dobra, jest i nasz duży kolega, dzień dobry. I do widzenia. Jest drugi? Nie, ale jest to coś. Czy ja to coś mogę... Czy ja to coś mogę zniszczyć rakietą? Chyba nie. Ale mogę go strzelać z karabinu. Wydaje mi się, że zadam mu więcej obrażeń w ten sposób niż ze strzelby. Chyba. Albo i nie. Jednak myślę, że nie. Kurna, nie wiem co się dzieje, pomocy! I need melee, dziękuję. Dobra, taktyczne życie, bardzo chętnie przyjmę. No, możesz wreszcie stechnąć, dziękuję. Ja pierniczę, to jest chyba najbardziej upierdliwy przeciwnik, jakiego mogli tutaj dodać. Reszta jest upierdliwa i denerwująca, to fakt, ale to już po prostu pobija wszelkie możliwe granice. Skacze to we wszystkich kierunkach, musisz biegać za tym czymś. Nie wiesz, gdzie to leci, nie wiesz, po co to leci. HTFU na to. Jednego jest to, że niby jest taki pomysł, żeby wyeliminować to w ostatniej kolejności, że po prostu pozbyć się wszystkiego, że po prostu się kręci pod nogami. Pamiętaj, że 12 rada 9 zawsze cię obserwuje. I dopiero wtedy rozwalić to coś, ale z drugiej strony, no, myślę, że to coś będzie ci bardziej uprzykrzało życie niż pozostali. Jeśli chcesz powstrzymać nas przed produkowaniem energii, musisz tylko zniszczyć ten ostatni filtr. Energia Argentu zniknie wówczas z naszego Układu Słonecznego. Cofniemy się do punktu wyjścia. No! Wydaje mi się, że dał przez to do zrozumienia, że... He don't give a fuck! Pojęcia, co właśnie zrobiłeś. Olivia nadal żyje. Wykryłem jej oznaki życia w wieży Argentu. Usunęła jeden z akumulatorów z bazy budynku. Posiada on unikalną sygnaturę energetyczną, którą możemy śledzić. Okej, okay, dobra, dla mnie spoko. Którędy mam iść? Więc... to tyle. Nic więcej nie da się zrobić. Ja to ogarnę. Przy okazji rozwalę wszystko dookoła, ale ja to ogarnę. No i super. Idealnie. 35 minut zakończyłem poziom. Dla mnie bomba. Co prawda nie obyło się bez jednego zgonu i prawie drugiego zgonu. I trochę kręcenia się dookoła, ale nieważne. Udało się? Udało się. To się liczy. Tak więc, no. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał.
zapomniałem sobie wspomnieć na początku odcinka, że jeśli lubicie serię z Duma i podoba wam się odcinek, pamiętajcie wystrzelić łapkę w górę, żeby poinformować mnie, że tak właśnie jest. A my widzimy się już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i na razie. Cześć!